Siemano, siemano, Zakolników TV, otwiera wam drzwi, a dzisiaj kolejny film, gdzie będzie versus poruszany, a mianowicie dzisiaj będzie to Stefanie versus Heather, temat dosyć ciekawy, mimo że jedna z postaci była poruszana, no nie wiem, 4-5 razy już o niej mówiliśmy, nawet więcej, tam nie, można powiedzieć, że troszeczkę temat śmieszny, ponieważ tutaj mamy dwie postacie wredne do potęgi. Ale na sam początek może Stefani. Stefani to jest oczywiście uczestniczka wariackiego wyścigu z drużyny Randkowiczów, gdzie była w tym jest lewnym Ryanem, który był postacią bardzo taką, można powiedzieć, trochę głupkowatą, ale aczkolwiek taką, wiecie, pozytywną. Ona natomiast miała taką naturę buntowniczą, wredną, każdemu, na każdy się dosłownie, jak to nazwać, zdęcała się, powiedzmy, nad nim, dosłownie, ale to była ciekawa persona pod względem taki, że dobrze nawet sobie radziła w wyzwaniach, aczkolwiek gdy robiła na każdy taką, no nie wiem jak to nazwać, presję wszystkiego, wymagała dużo od swojego, można powiedzieć, partnera z drużyny i tak dalej, ale co ja mogę na ten temat powiedzieć, co o niej w ogóle sądzę, że jeśli chodzi o rywalizację, radziła sobie w miarę, powiedzmy, że okej. Do przeżycia moim skromnym zdaniem, aczkolwiek uważam, że to jest jedna z tych postaci, która jakby przyszło to do, co do czego, jeśli chodzi o wyzwania jakieś finałowe w wariackim wyścigu, jakby dotarła do finału, bo ona tam dotarła dalej niż do połowy, już nie pamiętam, który to dokładnie był odcinek, ale dosyć daleko zaszła ze swoim, można powiedzieć, partnerem z drużyny, aczkolwiek mogę powiedzieć, że tak, jako postać masakra, jedna z najgorszych postaci z wariackiego wyścigu, jeśli chodzi o charakter, radziła sobie bardzo dobrze i uważam, że mogłaby w takim finale, taki można powiedzieć, takiej konkurencji z kimś stanąć w walce z kimś w finale. Bezproblemowo, w mojej skromnej opinii. Teraz jeśli chodzi o Heather. Tutaj można powiedzieć tak, w pierwszym sezonie wiadomo jaka była wredna, do szpiku kości manipulowała praktycznie każdym uczestnikiem programu do takiego stopnia, że dosłownie się zęcała co nie po który, na co po niektórej, na przykład Lizzy, czy Bev, czy też Trentem i Gwen. W drugim sezonie była to postać taka bardziej neutralna, że każdy miał ją dosłownie gdzieś. Taka postać, która niby się pojawiała na ekranie, ale zaraz znikała. Nic szczególnego z nią ciekawego w mojej opinii nie było. Tam można powiedzieć jeden ciekawy motyw z Leszano, że one tam miały, powiedzmy, mini sojusz, który tak się za chwilę zakończył. Trzeci sezon to była taka naprawa tej postaci, wielka konkurencja z Alejandro i w ogóle ciekawe wątki były poruszane z tą postacią. Powiem wam, że Heather w trzecim sezonie jej najlepsza wersja w mojej opinii. Natomiast totalna porażka ze wystawy wyspy, czwarty sezon. Fajny występ, fajne zgarnięcie walizki z Wielder Dolców, ale tak czy siak nie udało się jej, można powiedzieć, tej walizki zabrać definitywnie z programu. I poległa, można powiedzieć, jeśli chodzi o wyzwanie zabrania tej walizy. A piąty sezon, czyli Plejada Gwiazd, szczerze uważam, że okej, sobie radziła, ale Alejandro ładnie ją tam okiwa z tą figurką niezwyczajności w szóstym odcinku. Powiedzmy sobie szczerze, no, aż taka naiwna to ona wcześniej nie była. Ale jakbym miał je tak teraz dwie te konkurentki jakoś tak ze sobą w finale zobaczyć, jak ja to widzę, szczerze, ciężko by było jakąś konkretną taką walkę, że ta albo ta by wygrała, bo myślę, że jeśli chodzi o takie fizyczne wyzwania, to one tak mniej więcej na równi są. No jeśli chodzi o strategię, to bardziej Heather, więc tutaj w zależności od wyzwania, jakie byłoby finałowe wyzwanie, wygrałaby ta albo ta. Aczkolwiek jeśli chodzi o takiego mojego faworyta, jakbym miał tutaj wybrać jedną z nich, to tutaj bardziej Heather by wygrała z tego powodu, że no ma przewagę taktyczną nad Stefani, z tego powodu, że ta działa bardziej pod wpływem emocji, agresji. Natomiast ta druga, w mojej opinii, taktycznie bardziej podchodzi do tego, co robi, więc tutaj opinia jest moja jest taka, że poradziłaby sobie na pewno bardzo dobrze i nie byłoby żadnego, można powiedzieć, problemu, jeśli chodzi o wygranie, moim zdaniem, wyzwania. Przynajmniej tak to wygląda, wiecie, w mojej opinii, więc tutaj u mnie wygrywa Heather. A jak to u was by wyglądało? Czy jedna albo druga wygra? Czy Heather, czy Stefani? Dajcie mi znać w komentarzach. Jestem ciekawy waszych wyborów. Życzę wam wszystkiego dobrego i do następnych materiałów na Totalnie Dramaturgę. Do zobaczenia i cześć. Na razie.